Pogoda sprzyja wszelkiej aktywności na świeżym powietrzu i czemu by tę aktywność nie przenieść na korzyść dla miasta? Bartoszyce włączyły się bowiem do akcji Rowerowa Stolica Polski, od kilku już lat z powodzeniem organizowanej przez miasto Bydgoszcz. Z jednej strony to forma małej rywalizacji, ale przede wszystkim mobilizacja mieszkańców, by samochody właśnie w tym wiosenno-letnim sezonie zamienić na rower. Na czym polega akcja, w której udział może wziąć każdy? O tym w materiale. Rower mały, duży, szosowy, miejski, górski, nie ma znaczenia jaki. Ważne, bo one wszystkie pojawiły się na naszych miejskich ulicach i biły kilometry dla Bartoszyc, które biorą udział w akcji Rowerowa Stolica Polski i tym samym taki sam tytuł. Cała akcja polega na tym, że Bartoszyce będą jednym z kilkudziesięciu miast, które wezmą udział w tej akcji. Jest to akcja, która będzie polegała na tym, że od 1 do 30 czerwca będziemy zachęcali mieszkańców naszego miasta do aktywnego promowania turystyki, rekreacji poprzez jazdę na rowerze. Tym bardziej, że to dobry moment, by nagrzane w słońcu samochody zamienić na rower i nawet bez akcji mieszkańcy coraz chętniej to czynią, czego dowodem jest większy ruch na ścieżkach rowerowych. Obserwujemy to, widzimy to również osoby, które przyjeżdżają do nas, rowerzyści z kraju, przejeżdżając przez Bartoszyce, zajeżdżając do naszego Centrum Informacji Turystycznej, też zwracają uwagę, że jest spora ilość rowerzystów. Zresztą ja też jeżdżę na rowerze, też widzę, że sporo ludzi naprawdę na rowerze jeździ, coraz więcej. Widzimy po tym, co się dzieje, samochodów jest niestety sporo. My zachęcamy do tego, żeby aktywnie rowerem poruszać się po mieście, bo ścieżki mamy, również na tych drogach większych w naszym mieście, więc jak najbardziej zachęcamy do korzystania. I do udziału we wspomnianej wcześniej akcji, która rusza już 1 czerwca. Mobilizuje do skorzystania z jazdy rowerem, by być aktywnym w sezonie, ale też bić kilometry dla miasta, które walczy o puchar i tytuł rowerowego miasta Polski. Mamy szansę, wystarczy tylko dołączyć do akcji. Jakby zamysł tej akcji polega na tym, że musimy ściągnąć aplikację bezpłatną, zainstalować ją na telefonie, zarejestrować się, wybrać miasto Bartoszyce jako miasto, które bierze udział w akcji i jeździmy po mieście jak najdłużej, niekoniecznie jak najszybciej, ale jak najdłużej. Wszystkie osoby, które wezmą udział w tej akcji z naszego miasta, kilometry zostaną zliczone i będziemy klasyfikowani na odpowiednim miejscu na tle innych miast w kategorii do 50 tysięcy mieszkańców. Jeżeli ktoś będzie miał problem ze znalezieniem, aplikacja nazywa się Aktywne Miasta. Można też wejść do nas na stronę internetową albo na naszego Facebooka, również tam to przekieruje. No i jeździmy. Kręcimy te kilometry w drodze do i z pracy, do i ze szkoły, na zakupy, na działkę, czy tak zwyczajnie rekreacyjnie. Aktywność nie kosztuje, wręcz przeciwnie, płyną z niej same bonusy. Jako mieszkańcy możemy zawalczyć o tytuł dla miasta, a indywidualnie zyskać formę, czy nagrody. Te trafią do 3 kobiet i mężczyzn, którzy nabiją najwięcej rowerowych kilometrów. No to w drogę, w takich okolicznościach przyrody, to czysta przyjemność.